Na co dzień nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak często korzystamy w życiu z wyrobów przemysłu odlewniczego. Z odlewów zrobione są części telefonów komórkowych, obudowy aparatów fotograficznych, twarde dyski czy korpusy silników samochodowych. W Polsce działa 400 odlewni, w których co roku produkuje się ponad 1 000 000 ton odlewów. To stawia nasz kraj na 5. miejscu w rankingu producentów odlewów w Europie. Żeby powstał odlew, ciekły metal wlewa się do formy i czeka, aż okrzepnie. Jest to jednak proces tak skomplikowany, że nawet najmniejszy błąd może spowodować wady w produkcie końcowym. Aby ich uniknąć, wykorzystuje się nowoczesne narzędzia informatyczne, w tym symulację komputerową. Symulacje komputerowe to obecnie podstawowe narzędzie technologów. Co jednak zrobić, kiedy przeprowadzenie odpowiedniej próby zabiera zbyt dużo czasu i jeszcze więcej miejsca na dysku? Ta symulacja pozwala prześledzić ten proces powstawania odlewu w formie na ekranie komputera, zaproponować różne rozwiązania, poszukiwać rozwiązania optymalnego. Nawet pozwala nam zobaczyć, w których miejscach pojawią się wady. Możemy próbować je wyeliminować. Naukowcy z Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej, jedynego takiego w Europie, rozwiązali już ten problem. Stworzyliśmy taki system bazodanowy, służący do przechowywania wyników symulacji, technologii, kompletnej wiedzy dotyczącej przygotowywania procesu technologicznego. Zadajemy pewne kryteria wyszukiwawcze, takie jak na przykład wielkość odlewu, jego masa, z czego ten odlew jest wykonany, jaka technologia została użyta do wykonania odlewu, wiele, wiele innych parametrów. Naciskamy przycisk i w ciągu sekundy otrzymujemy całą listę projektów spełniających te kryteria. Obecnie trwają prace przygotowawcze do wdrożenia tego systemu. Prototyp zainstalowany w odlewni w Elblągu spełnił swoje założenia. Dostosowujemy pewne drobne rzeczy do wymagań tej odlewni i w przeciągu miesiąca, 2 miesięcy nastąpi wdrożenie tego systemu. Nowy program nie tylko ułatwi pracę technologów, ale też zdecydowanie ją przyspieszy. A to w praktyce zmniejszy koszty przygotowania produkcji.